dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy nasz program powinien zacząć się od słów puk, puk. Kto tam? Polska Unia Karate. Powiem, że zabrzmi to może niemożliwie fantastycznie, ale Polska Unia Karate została polskim związkiem sportowym działająca w sporcie karate. Od 30 marca, czyli całkiem świeżo. Tak, tak. Decyzja Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wpisująca do KRS-u Związek Stowarzyszeń o nazwie Polska Unia Karate, Związek Stowarzyszeń, który przekształcił się w Polski Związek Sportowy. Ale tak naprawdę Polska Unia Karate funkcjonuje już od 2017 roku, od grudnia 2017 roku. W 2018 roku tak naprawdę ujawniliśmy się, że powstała Polska Unia Karate. I w 2018, dokładnie 13 kwietnia została członkiem Światowej Federacji Karate, zastępując Polski Związek Karate. No właśnie, dlaczego zastępując? No tak naprawdę Polski Związek Karate nie funkcjonował, nie dbał, bym powiedział, o interesy naszych zawodników. Polski World Karate Federation bardzo skrupulatnie przyglądał się działalności Polskiego Związku Karate. Przyglądał się właśnie pod kątem tej działalności dla zawodników i stwierdził dużo nieprawidłowości. O tych nieprawidłowościach ja nie chciałbym mówić, ponieważ to akurat jest to historia, wiadomo, tą historię musimy pamiętać, ale nie chciałbym do tego wracać. I dlatego powołaliście Polską Unię Karate. Dokładnie. Dlatego powołaliśmy Polską Unię Karate, która w dzień dzisiejszy, tak jak wspomniałem, jest już Polskim Związkiem Sportowym i w pełni będzie zabezpieczać interesy naszych zawodników startujących w sporcie karate. Jeden z nielicznych polskich związków sportowych, który znajduje się poza Warszawą. Tak, chyba jest to precedens. Może są jakieś jeszcze związki poza Warszawą. Dla nas to jest wielkie wyróżnienie. Polski Związek Sportowy, Polska Unia Karate z siedzibą w Bielsku-Białej. I teraz możecie już startować we wszystkich zawodach, które mają charakter olimpijski, charakter... Tak, tak. Oczywiście w momencie, kiedy zostaliśmy członkiem Światowej Federacji Karate, tak naprawdę już reprezentowaliśmy ten sport na arenach międzynarodowych. Polski Związek Karate wtedy został wykluczony też w dniu 13 kwietnia 2018 roku ze struktur światowych WKF-u. Polski Związek Sportowy, ówczesny Polski Związek Karate, nie mógł już reprezentować. Myśmy to zrobili. Nie mogliśmy wystawiać kadry narodowej, ale wystawialiśmy kadrę Polskiej Unii Karate. W myśl ustawy o sporcie nie mogliśmy tego robić. Też mieliśmy problem z, powiedzmy, używaniem nazwy Polska, czy tam z orzełkiem na naszych kimonach. Ale na szczęście te problemy w dniu dzisiejszym już nie istnieją. Czyli praktycznie rzecz biorąc od paru dni. Jeżeli chodzi o kwestie tych występów, o których mówisz, to byliście na Mistrzostwach Świata w Chile. Tak, tak. No tych imprez od 2018 roku, tych mówimy mistrzostw rangi, mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata trochę było. Zaczęliśmy od 2018 roku, od mistrzostw Europy w Serbii, bez większych sukcesów. Tam były jakieś punktowane miejsca, 7., 9., ale na pewno największym wydarzeniem to było zdobycie mistrzostwa świata przez Dorotę Banaszczyk, która w kategorii seniorskiej minus 55 kg kumite zdobyła złoty medal. Była to rzecz, którą myśmy się nie spodziewali. No i też tego 2018 roku podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii, w Madrycie, zostaliśmy przyjęci przez kongres, dokładnie to było 5 listopada, jako już pełnoprawni członkowie Światowej Federacji Karate. Właściwie to teraz tych medalistów jest coraz więcej będzie się przyłączało do Was? Myślę, że tak. Nie ukrywam, że sytuacja jest trochę dla nas trudna, głównie w sporcie seniorskim, ponieważ od czterech lat funkcjonujemy i brakuje nam tych środków, tak, na pokrycie startów zawodników w turniejach rankingowych w ramach Karate 1 Premier League, które się odbywają, tak wspomniałem, na całym świecie. Brakuje nam pieniędzy na wyjazdy na Mistrzostwa Europy i na Mistrzostwa Świata. Trochę ta kadra seniorska nam się przerzedziła, tak, zawodnicy w związku z brakiem finansowania musieli sobie znaleźć coś innego, jakąś pracę, tak. My próbowaliśmy oczywiście z różnymi sposobami zapewnić im
możliwość pozyskania środków, czy my staraliśmy się pozyskać środki, czy to przez Ministerstwo Sportu, ale wiadomo, że nie było to możliwe. Nie było to możliwe, no bo ustawa o sporcie daje możliwość jak gdyby wsparcia przez państwo polskie tylko Polskim Związkom Sportowym, a myśmy no, w tym czasie jeszcze nie byli tym związkiem. Teraz jesteście PZS-em, teraz trzeba zakasać rękawy i spotykać się z potencjalnymi sponsorami? No praktycznie po tym dniu 30 marca, kiedy uzyskaliśmy ten wpis do KRS-u, no właśnie to zrobiliśmy, zakasaliśmy rękawy i praktycznie codziennie jesteśmy na spotkaniach, rozmawiamy z potencjalnymi sponsorami czy naszymi partnerami, żeby po prostu wspomóc polskie karate. Potrzebujemy trochę czasu, żeby odbudować powiedzmy naszą taką pozycję. Ja mówię tu o sporcie seniorskim, bo to akurat u nas jest taki najsłabszym punktem. Mogę się pochwalić, że jeżeli chodzi o ten sport, taki sport młodzieżowy, karate, mamy medale. Takim bardzo takim namacalnym sukcesem to był turniej, czy to był nie turniej, to były Mistrzostwa Świata w Chile, w stolicy w Chile, Santiago. Nasz wtedy junior młodszy Dominik Dziuda zdobył złoty medal. Mieliśmy też tam brązowy medal zdobyty przez Dawida Sobkowiaka, więc te jak gdyby sukcesy są. Potem były Mistrzostwa Europy Młodzieżowe w Aalborgu w Danii, tam mieliśmy 3 medale. Później Mistrzostwa Europy również młodzieżowe na Węgrzech, w Budapeszcie, też 3 medale, więc ten sport młodzieżowy w jaki sposób udaje nam się dobrze reprezentować. Natomiast, tak jak wspomniałem, brakuje nam, powiedzmy, dla tych seniorów i ten sport seniorski nam troszeczkę kuleje, dlatego go musimy odbudować. Jeżeli chodzi o organizację wielkich imprez, to już doświadczenie, które tutaj macie z Bielska-Białej, te wszystkie imprezy, które tutaj się odbywały. No tak, my jako klub, no bo też muszę powiedzieć, że nadal reprezentuję Klub Sportów Jezuickich ATEMI, no zorganizowaliśmy bardzo dużo turniejów. Od tych turniejów krajowych typu Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Dawniej zorganizowaliśmy również stylowe Mistrzostwa Europy i Świata. No w tej chwili już powiedzmy startem czy organizacją w stylowych mistrzostwach czy zawodach już się tym w ogóle nie zajmujemy, ponieważ idziemy tylko w jednym kierunku, startujemy w jednym kierunku, czyli karate WKF, takie można powiedzieć, nazwijmy to wszechstylowe karate. I to jest nasz priorytet, a taką naszą naprawdę markową imprezą to jest Polish Open, które organizujemy od wielu lat. To jest impreza, która no, w dniu dzisiejszym, czy możemy powiedzieć, że możemy się spodziewać przyjazdu około 2000 zawodniczek i zawodników. W ostatnich latach pokazywało to około, czy ponad 30 krajów, więc no, jest to impreza znana już w całym świecie. Bielsko-Biała jest znanym miejscem, więc myślę, że ta impreza będzie z roku na rok coraz bardziej, będzie się bardziej rozwijać i będzie sprowadzała coraz to lepszych zawodników. Czy Polish Open jest turniejem rankingowym? Tak, tak. Polish Open jest turniejem rankingowym nie tylko dla zawodników polskiej Unii Karate, ale również z tego co wiem, dużo reprezentacji narodowych. Polish Open traktuje jako turniej taki kwalifikacyjny przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy i Mistrzostwami Świata, więc Polish Open po prostu daje możliwość konfrontacji z najlepszymi. I to nas cieszy bardzo, tak, że mamy te możliwości nie tylko organizacyjne, ale również te możliwości sportowe, które dają tym właśnie organizacjom narodowym możliwość startu w naszych zawodach. Co teraz się będzie działo? No teraz, tak jak wspomniałem wcześniej, no ciężka praca nas czeka organizacyjna, aby Polska Unia Karate, Polski Związek Sportowy no zaczął się rozwijać organizacyjnie i sportowo. Tak? To jest dla nas, dla całego zarządu, dla ludzi, którzy z nami współpracują, ciężka praca. To jest taki, można powiedzieć, zastrzyk do działania. No, stajemy rano i jesteśmy już optymistycznie nastawieni, że wszystko będzie dobrze. No, jesteśmy ludźmi pasji karate, więc no, zrobimy wszystko, żeby no, to tak funkcjonowało. Życzymy powodzenia w takim razie. Dziękujemy za przybycie do studia i mam nadzieję, że to nie jest jedyne spotkanie, że będziemy się spotykali systematycznie i wszystkie Wasze sukcesy będziemy omawiali tutaj w studiu. Dziękuję bardzo. Oczywiście jak najbardziej szukamy partnerów, więc jeżeli ktoś z Państwa chce wesprzeć Polską Unię Karate, chce z nami współpracować, serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.